Michał Kirker, witam Państwa w czwartek, 4 sierpnia i zapraszam na EuroExpress. Minister zdrowia zapowiedział, że już za niedługo wszyscy, bez względu na wiek, będą mogli zaszczepić się czwartą dawką na COVID-19. Mieszkańcy Jaworzna mają na ten temat podzielone zdanie. No wie Pan co, ja akurat to bym się źle wypowiedziała. Wzięłam pierwszą, drugą szczepionkę, na trzecią szczepionkę walczyłam przez 3 miesiące, wkurzyłam się i zrezygnowałam. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że po pierwsze to jest dla mojego zdrowia, a po drugie dla zdrowia moich znajomych. Niech każdy robi co uważa, ja nie chcę się kłócić w tym temacie, no, już oczywiście. To przerabiałam. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że prawdopodobnie od września będzie możliwość dla wszystkich osób pełnoletnich na to, aby zaszczepić się czwartą dawką szczepionki na COVID-19. Szczepienia to jest temat tabu w naszym kraju, który bardzo dzieli Polaków. Dlatego zapytaliśmy mieszkańców naszego miasta o to, co sądzą właśnie o tej czwartej dawce i ogólnie o szczepieniach. Czy od września pani planuje się zaszczepić czwartą dawką szczepionki? Niestety nie. Pewnie tak. Tak. Aktualnie jeszcze nie rozmyślałem, no to wam przepraszam, teraz już się spieszę. Nie szczepiłam się i nie będę. Tak, oczywiście. Wstrzymałabym się raczej z odpowiedzią na tą szczepionkę. Wstrzymałabym się, naprawdę. Nie zaszczepić. Wie pan co, jak trzeba, to się szczepi. No myślę, że tak. Nie szczepiłem się w ogóle, no nie wiem, co powiedzieć. Córki się szczepiły, no jest wszystko w porządku u nich. Wolę się nie wypowiadać. Nie, ja jestem szczepiony tylko jedną dawką. Nie szczepiłam się żadną. Jak najbardziej się będziemy szczepić, ale nową już, zmodyfikowaną na Omikronę. Pani prywatnie popiera fakt szczepionek, czy nie? Oczywiście, jeżeli są skuteczne, na przykład widzi pan, ja nie chorowałam. Raz tylko miałam takie objawy, ale delikatnie sobie przeszłam, bo byłam zaszczepiona 2 szczepionkami. Moim zdaniem nie. No odnoszę wrażenie, że tak. Nie jestem w tej dziedzinie fachowcem, także nie mogę stwierdzić, czy ona jest potrzebna, czy niepotrzebna. I zawsze się szczepiłem i odnoszę wrażenie, że nadal się będę szczepił. Dla mnie niepotrzebne. Jeżeli ktoś uważa, że dla niego tak, to proszę bardzo. Super. Ja nikomu nie wchodzę w jego decyzję. Wszystko zależy od danej osoby, czy chce się szczepić, czy nie chce szczepić, taka prawda, bo ja dziecka też nie szczepiłem i nie mam zamiaru szczepić. Myślę, że niepotrzebne. Dlaczego? Bo nie ma żadnej pandemii, proszę pana. Oczywiście, że potrzebne. Ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Jeżeli ktoś się wypowiedział po wielu próbach, badaniach, także myślę, że jak najbardziej trzeba zaufać profesjonalistom w tej kwestii. Wstrzymuję się od głosu. Wszystkie szczepionki są potrzebne, jeszcze jak są przebadane. Ta akurat szczepionka, jeżeli mówimy o COVID-zie, jest przebadana. Osoby, które wierzą w, nie wiem, napisy żółte, to po prostu się mylą. Jak najbardziej popieramy. Popieramy. No myślę, że warto popierać, bo skoro są na to fundusze, to daje jakieś efekty pozytywne, mniej tych przypadków po prostu takich tragicznych, no to myślę, że to jakiś cel ma. Wstrzymałabym się, naprawdę. A dlaczego? Bo w sumie już pandemii nie ma. Po co się szczepić? Ruszył remont skrzyżowania w centrum Jelenia. Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Remont skrzyżowania mieszczącego się przy rynku w Jeleniu właśnie się rozpoczął. Pracownicy w odblaskowych kamizelkach z napisem Miejski Zarząd Drugi Mostów rozpoczęli ściąganie wierzchniej warstwy asfaltu. Prace remontowe na skrzyżowaniu ulic Sulińskiego, Zwycięstwa, Celników oraz Wygoda mają za zadanie poprawę bezpieczeństwa, a także komfortu użytkowników drogi. Mają zostać wybudowane wyspy kanalizujące ruch w celu fizycznego uniemożliwienia przejazdu i pozostawiania pojazdów na tzw. martwym polu przy sklepie popularnej sieci oraz pomniku. Wpłynie to na zmianę geometrii ulicy Sulińskiego, dlatego korekcji ulegnie lokalizacja znaków drogowych stop i nakaz jazdy z prawej strony znaku. Dowiadujemy się od jaworznickiej jednostki. Okoliczni napotkani przez nas mieszkańcy są jednak mniej optymistyczni. Powinni robić nocą, a nie w dzień, jeszcze w słońcu. Kiedy najwięcej jest kurzu i tego, to przez dzień robią. Powinni skropić to wodą, asfalt dopiero robić. Które by je, to muszą być zrobione, nie? Wskazują także na inne rozwiązanie drogowe, które byłoby według nich lepsze. Powinno być rondo. Rondo byłoby bezkolizyjne. Remont tego skrzyżowania ma poprawić bezpieczeństwo. Czas jednak pokaże, czy tak rzeczywiście będzie. Prace są możliwe dzięki środkom zapewnionym przez prezydenta miasta Jaworzna, Pawła Silberta.
W klubie To i Owo na scenie muzycznej imienia Karin Stanek zaprezentował się jawożnianin Jerzy Herman. Koncert odbył się w piątek 29 lipca. To i owo na jego scenie muzycznej imienia Karin Stanek zaprezentował się jawożnianin Jerzy Herman. Koncert odbył się w piątek 29 lipca. Widownia szczelnie wypełniła się żądną miłych wrażeń publiką. Nic dziwnego. Kto nie chciałby na żywo wysłuchać pana Jerzego, finalisty tegorocznej edycji telewizyjnego show The Voice Senior? Ponieważ pan Jerzy to nad wyraz miła i otwarta osoba, zaproszenie klubu To i owo grzecznie, bez ceregieli przyjął. My się przyjaźnimy po prostu. A Jurek miał tu być wcześniej, ale ponieważ był zajęty i tak w ostatniej chwili nam się udało ustalić właśnie ten termin, pomimo że są wakacje. Jurek jest zaprzyjaźniony z naszym klubem. Tutaj, kiedy występował w Voice Senior, nasze członkinie tutaj na tej sali oglądały zbiorowo finał i głosowały również na Jurka. Tu było sporo osób, ja wiem, może ze 40 osób tu głosowało na niego. Także Jurek tu przychodzi z jakimś takim trochę rewanżem. Każdy, kto choć trochę zna pana Jerzego, wie, że scena to jego autentyczny żywioł. Może i brzmi banalnie, ale sedno sprawy oddaje idealnie. Tak więc zaproszenie klubu To i owo przyjął pan Jerzy z niekłamanym zadowoleniem. No generalnie mam dobre serce i mój przyjaciel Antoni Polak, który jest duszą tego klubu, zaproponował mi udział w tejże imprezie. I podjąłem taką decyzję, że właśnie wystąpię. W piątkowym koncercie pan Jerzy zaprezentował się w nowym materiale. Na dokładkę zaskoczył publikę miłą niespodzianką. Oczywiście, że mam masę niespodzianek. Jak sama nazwa klubu wskazuje, To i owo, dla każdego coś miłego, a jeszcze główną niespodzianką będzie występ z moim przyjacielem z Mysłowic, gitarzystą Bogdanem Lange, gdzie będziemy robić tak zwany live show pod tytułem Muzyka bluesowa kolorowa i muzyka bluesowa biała. Jak nam się zdaje, panie, że to już taka jawożnicka gwiazda sceny muzycznej, świetnie rozpoznawalny, co krok proszone autografy i wspólne sweet focie. No ja myślę, że to tak ewoluuje. Raz, że tak powiem, silniej, a raz słabiej, ale myślę, że po tej, że tak powiem, przygodzie muzycznej znowu to się nasili. Więcej autografów. Liczę na to. Publika koncertem się nie rozczarowała. Wszystko się wyśmienicie udało wraz ze wspólnym muzykowaniem. Każda dobra chwila jest na wagę złota, a dobry humor górą. Tak właśnie było. Scena muzyczna klubu To i owo świetnie się sprawdza. Coraz więcej kontroli firm pod kątem pracy na czarno. Mimo zmian w przepisach, skala tego zjawiska się nie zmniejsza. Legalność zatrudnienia jest przez nas analizowana przez pryzmat trzech elementów formalnych. Jednym to jest zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, drugim umowa o pracę zawarta na piśmie w wymaganym terminie, a trzeci parametr dotyczy osób bezrobotnych zgłoszonych do rejestrów powiatowych urzędów pracy, które nie powiadamiają o fakcie podjęcia pracy, czy zatrudnienia czy rozpoczęcia działalności tegoż urzędu, w związku z czym popełniają także nadużycie i stosują niedozwoloną praktykę. Ubiegły rok to jest okres pandemiczny, a więc liczba kontroli realizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy była mniejsza w ubiegłym roku w porównaniu z liczbą kontroli zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku. Niemniej jednak skala nieprawidłowości, jeśli sobie porównamy liczbę skontrolowanych podmiotów do liczby skontrolowanych podmiotów w bieżącym roku, biorąc pod uwagę pewien parametr procentowy, możemy
przyjąć, że skala tych nieprawidłowości utrzymuje się na porównywalnym poziomie. Tak, jeśli chodzi o ujawniane przypadki niepotwierdzenia na piśmie warunków umowy o pracę w wymaganym terminie, jak i zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego. To jest dla nas taki kluczowy element. Obserwujemy, że tak naprawdę w świadomości ludzi działalność Państwowej Inspekcji Pracy właśnie po pierwsze wiąże się z identyfikowaniem przypadków nielegalnego zatrudnienia, czy zwalczaniem tego nielegalnego zatrudnienia, a z drugiej strony to, co jest dla nas kluczowe w ostatnich latach, to kwestia zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Widzimy, że to jest ta okoliczność, przez którą powinniśmy patrzeć na nielegalne zatrudnienie. Sankcje nakładane przez inspektorów pracy są przez wielu postrzegane jako nieodstraszające i dlatego też nieskuteczne. W naszej polityce wnioskujemy nie tylko o podwyższenie wysokości kar nakładanych za nielegalne zatrudnienie, ale także o zmianę filozofii nakładania takich sankcji. Za każdego nielegalnie zatrudnionego pracownika do kwoty nie wyższej niż. To wydaje nam się bardziej rozsądne, a są takie kraje, gdzie rzeczywiście możemy zaobserwować, że wysokość tych sankcji jest o wiele większa. Austria, Finlandia, Norwegia są to takie kraje, gdzie wysokość kar za nielegalne zatrudnienie jest bardzo wysoka. Te działania, które zostały podjęte w bieżącym roku, mam na myśli zmianę przepisów podatkowych i w zakresie ubezpieczeń społecznych, które zostały objęte regulacjami zwanymi Polskim Ładem, mają właśnie na celu eliminowanie tej szarej strefy w zatrudnieniu poprzez zniechęcenie z jednej strony przedsiębiorców do tego, żeby zatrudniali nielegalnie, a z drugiej strony do zachęcenia pracowników do zgłaszania się czy do organów inspekcji pracy, czy do organów skarbowych i powiadamiania o fakcie nielegalnego zatrudnienia bez ryzyka konsekwencji. Trzeba pamiętać o tym, że z naszych danych wynika, że świadomość pracowników tego, że nie będą ponosili negatywnych konsekwencji nielegalnego zatrudnienia, nie jest do tej pory znaczna, co powoduje, że tych sygnałów, które do nas trafiają, nie ma zbyt wiele. Niemniej jednak w swojej pracy już mamy pewne pozytywne efekty tej zmienionej regulacji prawnej. W dzisiejszym odcinku spotkania z przyrodnikiem pan Piotr Grzegorzek zaprezentuje Państwu roślinę zwaną dyptam jesionolistny. Poznamy dyptam jesionolistny Dictamus albus z rodziny rutowatych Rutaceae. Bohatera tego filmu spotkałem w miejskim ogrodzie botanicznym w Zabrzu. Tutaj, wbrew łacińskiej nazwie gatunku, dominuje odmiana o kwiatach różowych. Jej płatki ozdabiają fioletowe żyłki. Osobniki o białych kwiatach także tam spotkamy. Roślina ma szeroki zasięg od Europy Południowej przez Syberię po północne Chiny. W Polsce w naturze to gatunek bardzo rzadki. Jedno jest pewne, nie występuje ani w Egipcie, ani na Półwyspie Arabskim. Zatem wbrew powszechnemu mniemaniu nie jest tożsama z biblijnym krzewem gorejącym. W zasięgu naturalnego występowania także nie jest zapalczywa. A poza tym jest ona byliną, co tym bardziej wyklucza tak zwaną wieść gminną. Jak przystało na byliny, przed zimą jej pędy naziemne obumierają. Wiosną wypuszcza nowe, aby potem od końca maja do lipca cieszyć wzrok osobliwym wyglądem. Bardzo długo wytrzymuje w jednym miejscu. Nasz bohater na naszym Bliskim Wschodzie jest wymieniany wśród roślin leczniczych. Jednakże z racji toksyczności odradza się jego samodzielne stosowanie. Dlatego przezornie pominę pewne sugestie. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie WorEkspresu. Dziękujemy i do zobaczenia jutro.